Jak mija czas na obozie? No, dość szybko. Teraz już tych meczów gdzieś tam mamy rozegranych więcej, ostatni przed nami. Dzisiaj jakby łączona, tak naprawdę pojedyncza jednostka. Popołudnie będzie wolne, więc wtedy pewnie ten czas trochę zwolni, ale no, już jakby druga część obozu i to zmierza ku końcowi. Trzeba jeszcze trochę pracy wykonać. Ostatni mecz rozegrać i wracać i już czekać na ligę. No my często pokazujemy w kulisach też ciężką pracę zawodników, ale to nie tylko oni tutaj tak ciężko pracują, prawda? Zależy, czy mówimy o pracy fizycznej, czy bardziej umysłowej, planowaniu i tak dalej. Ale no tak, zawsze ten obóz to jest co robić, no bo przy dwóch jednostkach dziennie no to trzeba to wszystko zaplanować, zorganizować, też dbać gdzieś to o te obciążenia, które chłopaki mają, o to, żeby w jakiś tam sposób zindywidualizować tą pracę. No i tak staramy się robić. Właśnie, bo taki obóz przez Was jest planowany dużo wcześniej? No tak, zawsze ten ramowy plan mamy dużo wcześniej. Natomiast już jeżeli chodzi o same jednostki i planowanie tych jednostek, to musimy to robić na bieżąco, bo ta sytuacja jest, powiedzmy, dynamiczna i pojawiają się jakieś tam sygnały od zawodników, czy od fizjoterapeutów, że trzeba jednego czy drugiego zawodnika potraktować troszkę inaczej, właśnie bardziej indywidualnie i tak jak mówimy, no, tak jak mówiłem, tak robimy. Ta pogoda też nam chyba tutaj na szczęście dopisuje, bo prognozy nie były do końca takie kolorowe. No tak, jak to mówią, najgorszy jest wiatr i przynajmniej tam jedną czy dwie jednostki trochę utrudnił, ale ogólnie na pewno nie mamy co narzekać, bo praktycznie ta pogoda jest okej, tak trzeba powiedzieć. Tak oglądając czasami te treningi z boku, widzę, że trener też nie jest takim trenerem, który tylko stoi i pokazuje, bo to jest pierwszy trener, ale też sam aktywny, chyba lubi uczestniczyć w zajęciach. No, to zależy od potrzeb i od sytuacji. No, czasem trzeba wejść i gdzieś tam uzupełnić jakieś braki, które powiedzmy wystąpiły w trakcie na przykład treningu i tak robimy. Natomiast staram się gdzieś tam też czasem spojrzeć chłodniej, spojrzeć z boku, a czasem wejść z jakimś tam głośniejszym, mocniejszym jakimś komunikatem czy jakąś motywacją dodatkową dla zawodników. Jaki plan jest na dzisiejszy czas wolny? Myślę, że wyjdziemy gdzieś, jeżeli tylko pogoda będzie ok, to wyjdziemy gdzieś się przejść na jakiś spacer znowu i co, powrót i być może jakaś aktywność jeszcze. A jest chęć trochę powrotu do zimowej Polski? Do rodziny tak, do zimowej Polski może trochę mniej, ale co, no jakby ten czas tutaj już dobiega końca, też nie ma co mówić, że ta monotonia gdzieś się tam wkrada i fajnie będzie to zmienić gdzieś tam i już wrócić do domu i do swoich jakichś tam codziennych spraw, nawyków i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy powiedzieć. Zobaczcie, tutaj znaleźliśmy taką kurwną turecką jakąś tablicę. Tu są jakieś strefy. 1A, 1B, 1C, 2C1, 2C2, 2B2. Nie wiem, czy trzeba się tych stref nauczyć. Na przykład jak jest piłka w tej strefie, to gdzie powinien być środkowy pomocnik? Ale ja bym chciał trochę o rzeczach bardziej prostych, wydaje mi się. Obojętnie na jakim poziomie byśmy nie grali, to są pewne wymagania. Czy to będzie, nie wiem, Ekstraklasa, czy to będzie pierwsza liga, czwarta liga, Old Boye, czy Liga Mistrzów, są określone wymagania i my musimy się też wykazać odpowiednimi predyspozycjami, żeby tym wymaganiom sprostać. Jeżeli nie, no to każda liga w jakiś sposób Cię zweryfikuje. Jeśli nie będziesz w stanie sprostać tym wymaganiom, czyli jeśli nie będziesz miał tych predyspozycji. Musimy sobie z tego zdawać sprawę.
Macie piłkę, trąbi! Dobra, strzeli! Dyrektorze, udało się dobrze przepracować zgrupowanie? Myślę, że wszystko to, co chcieliśmy zrobić, udało się zrealizować. Fajna pogoda, niezłe warunki do treningu, także myślę, że trener zadowolony, zawodnicy również w takich warunkach potrenować, także wracamy z uśmiechem na twarzy, aczkolwiek aura troszeczkę nam ten nasz optymizm tutaj tonuje. Mam nadzieję, że wszystko mimo bez problemów ta nasza podróż powrotna przebiegnie i będziemy mogli w spokoju przygotować się do tego ważnego pierwszego meczu. W trakcie zgrupowania dołączył do nas jeden zawodnik. Czy to już koniec polowania naszego klubu na rynku transferowym? Na ten moment jest z nami Michał i Milan i wydaje mi się, że ten zespół jest na tyle mocny, że przy tych dwóch kolejnych zawodnikach, którzy mam nadzieję podniosą jakość i przede wszystkim rywalizację w zespole, UKS będzie mocniejszy jeszcze niż w poprzedniej rundzie. Jak też dyrektor widział ten sparing? To tylko utwierdza w przekonaniu, że dzisiaj, obojętnie z kim ten mecz się rozgrywa, trzeba wsadzić od samego początku 100% zaangażowania i koncentracji, bo jeśli tego od samego początku nie ma, to potem piłka bardzo szybko uczy pokory. W pierwszej połowie ta gra nie układała się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, takie jakie założenia mieliśmy przed tym meczem. Natomiast w drugiej połowie pełna kontrola już, natomiast nie udało się tych akcji finalizować, bo okazji było mnóstwo. Mam nadzieję, że chłopaki zostawią coś na ligę, więc wszystko sporo optymizmu. Przed nami jeszcze jeden sparing. Jesteśmy w stanie coś powiedzieć o tym przeciwniku piątkowym? Zespół z drugiej ligi rumuńskiej. Wiadomo, jak wyglądają zespoły z tamtego regionu, na pewno zawodnicy dobrze wyszkoleni technicznie, twardo grający. Myślę, że przeciwnik, który zawiesi nam tutaj wysoko poprzeczkę i będzie w stanie zweryfikować nasze możliwości i potencjał. Na pewno fajny, wartościowy sparring partner przed pierwszą ligową kolejką.